Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Moi drodzy, dawno nie było filmu na kanale. Taki krótki update. Trochę się zajmowałem pszczołami od tamtej pory w sumie, co wrzuciłem ostatni film z pitem, to właściwie nie jeździłem. Teraz odpaliłem pita. Zwiększyłem trochę ciśnienie w oponie na jedną atmosferę, bo wydawało mi się, że 0,6 było trochę za mało. Z tyłu 0,6. I tak sobie jeżdżę, fajnie jest, bo jest bardzo wilgotno, znaczy bardzo, może nie bardzo wilgotno, ale jest po deszczu, także fajnie opona się wgryza w piasek, jest po prostu, podjazdy są łatwiejsze i we wtorek wybieram się, mam nadzieję, że się uda wybrać na tor z takimi fajnymi tematami, jakimiś hopkami. Może się uda wyjazd, byłoby bardzo miło, kurczę, wreszcie bym wypróbował pita w swoich naturalnych warunkach. Jeżdżenie po tak po lesie jest fajne niby, czyli las nie las, no takie, takie po takich krzakorach można powiedzieć, ale tak czy tak zagłuszam trochę tutaj naturalną ciszę, a na takim torze można się wyżyć bez żadnych tam, wiecie, adrenalinki, że komuś coś nie odpowiada, że sobie jeździcie. No i tyle, we wtorek jeżeli się uda wyjazd na ten tor, to sobie nagramy relację jakąś w postaci filmu, oczywiście. Będzie też quad Honda, nie wiem jaka, 450, taka już bardziej profesjonalna, ale to sobie zobaczycie, jak już nagram. I tyle, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo muszę wam powiedzieć, już jestem trochę napalony na to wszystko i no i czas przygotować pita, muszę go dobrze nasmarować, wyczyścić, żeby był taki fajny. Poprzykręcałem już jakieś tam śrubki, ostatnio się poluzowały. Nawet tutaj, moi drodzy, no trzeba to sprawdzać. Od szpilek mi się śruby poluzowały. Nie wiem, czy to jest kwestia, że za lekko je przykręciłem, czy po prostu... No, czy po prostu od tych drgań już je po prostu. Raz na jakiś czas trzeba sprawdzić. I tutaj musiałem kierownicę też dokręcić, nie wiem, czy też od drgań, czy za słabo przykręciłem przy składaniu. Dlatego te śruby trzeba kontrolować. I tyle, śmigam sobie troszeczkę. Wrzucę wam między tutaj, w międzyczasie mojego gadania, może jakąś jazdę. No nic wielkiego, zwierzę tutaj po swojej okolicy. Dawno nie jeździłem, mówię wam, fajnie jest teraz, kurde. Jak co siadam na pita po dłuższej przerwie, to myślę sobie, ale to jest fajna zabawa. A i łańcuch naciągałem. I się zastanawiam, czy nie za bardzo go naciągnąłem, bo widzę, że tu ładnie się wyślizguje pod tych. Widzicie, jak się wyrabia ta osłona? Ona nie jest, ona jest, ile to ma, 13 godzin? 14? 15 prawie. Już 15 godzin, ale chyba jest trochę za... Jak usiądę, to jeszcze bardziej jest naprężony to łańcuch i bardziej się jakby napręża. No, mam nadzieję, że się nie będę ruszał tego łańcucha, bo mi się nie chce. Przesmaruję go tylko ładnie, powinno być dobrze. No, najwyżej się wgryzie bardziej w tą osłonę. Już mam taką, kupiłem zapasowo, bo wiedziałem, że po prostu no to, że to się zużywa dość szybko. Wiecie co? Łatka trzyma, jak na razie, po moim klejeniu. Także super glue jak na razie daje radę. Zobaczymy jak długo. Mam nadzieję, że gdzieś w drodze się awaria nie odklei na torze. Wtedy bym się wkurzył, bo już bym był wyeliminowany z dalszej jazdy. No i tyle, zapraszam do oglądania. Mówię, pit wrócił. Jeżeli chodzi tam o pszczoły, no to nie nagrywałem dalszej części, bo moich zmagań, bo jestem jeszcze za dleszczowaty w tych tematach i muszę wam powiedzieć, że muszę się bardziej skupić na tym, co robię z tymi pszczółkami, a nie na tym, jak nagrywam, a to jest ciężko tak mówić coś, pokazywać. Wynikło tam paru różnych problemów z tymi pszczółkami. Problemów, nie problemów, no po prostu życie pszczelarza składa się z różnych tam, z różnej obsługi tych zwierzątek, żeby były po prostu zadowolone. Dobra, nie o pszczołach, tylko mówię, we wtorek, kurczę, jak się uda nagrać coś, to na sobotę kolejny tydzień będzie materiał petarda dla was. Mam nadzieję. I byle do wtorku. Ma być pogoda, także może się uda. Dobra, kończę to nagrywanie, wsiadam na pita, jadę jeszcze trochę pośmigać, bo
Pogoda jest bardzo fajna. Trochę jest zachmurzone niebo. Jest tak 21 stopni. Nie za ciepło. Znaczy nie, właściwie to ciepło. Idealnie jest. Jak na takie jeżdżenie to super. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia. Zapraszam Was na jazdę. Nie będzie to nic jakiegoś... Nie będę tu jakoś pajacował nadmiernie, no bo... Bo nie. Bo ja to nie tak nie pajacuję nadmiernie. Zobaczcie, tu jeszcze jest temat pęka ten plasticzek. Strzela. Ciekawe dlaczego. Dobra. Lecimy dalej. Lóweczka, trzymajcie się. Dajcie znać co u Was. Czy jeździcie? Czy Was nie zalało? Piszcie co tam Wam na myśl przyjdzie. Lóweczka.